miałbym ochoty być trybunem oceniającym, poza tym też moja znajomość tematu wydaje mi się nie jest aż tak dogłębna, żebym rościł sobie prawo do jakiegoś uniwersalizowania. Świat się zmienia, krytyka się zmienia, dziennikarstwo się zmienia. No brutalnie trzeba powiedzieć, i tutaj już nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jesteśmy w jakimś takim gigantycznym rozkroku. Przynajmniej ja, jako reprezentant już tego średniego pokolenia, pamiętam czasy, w których krytyka filmowa była zawodem, z którego można było się po prostu utrzymać. Dzisiaj jest to wykluczone. Trzeba robić wiele innych rzeczy, więc myślę, że trudno jest być krytykiem filmowym, a jeszcze trudniej jest być krytykiem filmowym z własnym zdaniem, a już najtrudniej jest być krytykiem realizującym się, i to nie tylko realizującym się w obrębie no, jakby własnego małego środowiska, myślę tu na przykład o założeniu bloga czy wideobloga, ale też opiniotwórczym, ponieważ to przestaje być, krótko mówiąc, potrzebne. To się stało coraz bardziej anonimowo-instagramowe i popularyzatorskie. W związku z tym myślę, że sytuacja krytyki nie jest łatwa. Pomysł na ten festiwal jest taki, żeby on był różnorodny, i jak sam zauważam, każdego roku są tutaj inni przedstawiciele formacji dziennikarstwa czy krytyki, i to bardzo dobrze. No ja jakoś się ostałem taki bywalec, może ku uciesze jednych i ku rozterce innych, no ale bardzo nie ukrywam, lubię się i z organizatorami i cenię ich niezwykle za to, że no z pasji zwykłej robią tak atrakcyjny program, bo co roku tutaj pojawiają się takie nazwiska. Sam jako szef kilku festiwali Cieszyna i kina Krzysztofa, festiwalu Krzysztofa Komedy, wiem, że to jest bardzo trudno pozyskać twórców tej rangi i tej miary, co Agnieszka Holland na przykład w tym roku, i wielu, wielu innych oczywiście twórców, więc chapeau bas, repertuar filmowy jest bardzo atrakcyjny, więc myślę, że podejrzewam, bo tego nie mam takich danych, że przyjeżdżają tutaj nie tylko studenci filmoznawstwa czy absolwenci filmoznawstwa albo krytycy filmowi, ale też ludzie kochający kino, i to jest bardzo dobrze. Niech to będzie festiwal interdyscyplinarny, niech tutaj pojawiają się ludzie kochający kino, ale też lubiący czytać o kinie, niekoniecznie wiążący swoją przyszłość z tym zawodem. O, oj, coś zepsułem? Nie szkodzi. Nie szkodzi.